Dzień dobry, Janusz taki w negliżu się z wami dzisiaj wita. Niedawno co stał. O, w ogóle widać, że jest dzisiaj jeszcze w poważnym negliżu. Włosy niezrobione, nic. No ale dobra, no po kąpieli tylko szlafrok. Dlatego, że jeszcze trochę chwila, no i będę się ubierał do wyjścia. Więc bez sensu się było teraz przebierać w inne ciuchy, potem w inne. Dobra, to już polatam w szlafroku. Potem wychodzę na kilka godzin, także mnie nie będzie. Ale dzień się rozpocznę takim śniadaniem. Tak. Miałem ochotę albo na kanapkę, albo właśnie na jogurt. Tylko, że bardziej mnie korciło takie zblendowane jabłko. Takie, wiecie, bo takie soczyste, fajne. No ale kurczę, blender ręczny pożyczyłem koleżance i jeszcze nie oddała. Zaraz tu sprawę przekażę do komornika, będzie ściganie z urzędu. No. Także no taka sytuacja. Ale dobra. Dobra, takie też może być, jak najbardziej, czemu by nie? No, ale taka porcja, to ja nie wiem, prima sort, na dwa razy będę ją wciągał. No, a tak to co? No, można powiedzieć, że wyspany i niewyspany. Ja jakoś tak się budziłem wieczorem, nie wiem. Raz do rozdrażniony się obudziłem, raz coś tam i tak o. Znowu chodzili mi, dali gęby pod balkonem. Naprawdę, ja rozumiem, że jak ludzie wracają z imprezy, no to wracają, to tam taka godzina czy taka, no już mogliby sobie darować te darcie tej mordeczki. A nie tam chodzi, idzie i śpiewa ole ole. No. Także taka sytuacja. No, niestety, nie ma, że boli. Uroki mieszkania w bloku, chociaż w domku też mają, w domkach też mają różne uroki mieszkania, także wiecie, zawsze jest wypośrodkowane. No i tak to. Biorę swoje śniadanie ze złotą łyżeczką. Jak już takie śniadanie się przytrafiło, no to kurczę, trzeba jeść godnie. Idę zobaczyć tam w TV. Może zdążę jeszcze poprasować przed wyjściem. Fajnie by było, bym wrócił, to miałbym z głowy, a tak to kurczę, się bawić jeszcze żelazkiem. Słabo. No. Dobra. To do potem. Zimno, nieprzyjemnie. Ble. No i weź tu człowieku na poprawę humoru, nie napij się kawy. Jak powiedział, tak zrobił. Czyli kawczan. Tak. Dzisiaj pierwszy. No bo wiecie, jak śniadanie było takie prima sort, no to już się nie piło kawczana, no bo nie było do czego. O. I tak, to porobiłem trochę, odkurzyłem, poprasowałem. I co? I trzeba się teraz będzie szykować do wyjścia, tak? No nie ma, że nie ma, że boli. Nie ma, że boli, chociaż tak mi się nie chce. Jeszcze ta pogoda jest tak niezachęcająca. No tak wieje zimno, że powiem wam, że w pewnym momencie myślałem, że wstanę i zamknę okno całkiem, żeby nie było tego nawet lufciku, bo tak wiało. Firanka i zasłonka mi tutaj tańce wyprawia. Ale dobra, no niech wyprawia. Już tak patrzę, powolutku ta godzina się zbliża. No i tak to wam powiem. Co chwilę ktoś do mnie pisze, dzwonią. A jak dzwonią, to już dłużej rozmawiamy, bo to się zawsze schodzi. No i nie ma, że boli, nie? No strasznie mi się dzisiaj nie chce. No kurczę, no mam takiego flaka dzisiaj, że no żenuła. Nie wiem czemu, czy to kwestia pogody, czy co? Będę szedł w miejsce, tam gdzie idę. O, przepraszam, to zajdę do tego. Do Superfarmu, bo chciałbym zobaczyć, czy mają na promce krem CeraVe. No, bo taki okluzyjny krem to już mi się powolutku kończy. Ten w ogóle krem z stopy, co wam pokazywałem, też już mi się zaczyna kończyć. Strasznie szybko te kosmetyki idą. Oj, szybko! Więc będę chciał kupić jakiś fajny okluzyjny krem właśnie, no i tak. Ten CeraVe mi się wtedy sprawdził i w tym momencie też bym go chętnie sobie odkupił, żeby go mieć. O, także tak to. Wypiję kawczan. Muszę zadzwonić w jedno miejsce i to najlepiej zaraz, żeby to załatwić i mieć po prostu z głowy. I co? I będę się ubierać i zbierać. Także przed wyjściem się jeszcze odezwę.
dobry wieczór. Dopiero teraz mogę się do was odezwać. No nie było mnie praktycznie cały dzień w domu, bo tam po zebraniu służbowym wyruszyliśmy ze znajomymi do knajpy. Więc, no miło spędzałem czas, nie powiem, dlatego też nie było odzywania się. Ale byłem też w superfarmie, bo trochę mi się pokończyło moich suplementów diety, które tam sobie zażywam. Plus chciałem sobie kupić dwa kremy, więc wszystko kupiłem. Eparol, przepraszam, dobra kondycja skóry, takie coś, no i to omega 369, bo to wiecie, człowiek jakby nie zjada odpowiedniej ilości witamin, więc ja no po prostu suplementuję się już od w sumie lat i pewnie będę brał na razie, jakby spoko. Suplementy diety też ważna sprawa. Poszedłem, bo teraz w Superfarmie były promocje na CeraVe. Nawilżający krem do twarzy dla skóry normalnej i suchej. Nawilża i wspiera odbudowę bariery ochronnej skóry. Zawiera trzy kluczowe ceramidy, niacynamid i kwas hialuronowy. Bezzapachowy, niekomedogenny. Od to. Ja już go miałem, on jest taką fajną pompeczką, więc potem, że tak powiem, jego aplikacja też jest bardzo prosta i fajna. No i tutaj mogę powiedzieć w 100%, że lepsza jest ta pompka niż w Bossy Club. Bo tam na przykład taki ten krem, czy lekkiej konsystencji, czy tej bogatej, czy tej zimowej, no to był wyciskany i tam jest pod koniec taki problem, nawet nie taki koniec, że już jest tam po prostu dno, no to wiadomo, że trzeba rozciąć, tylko tam nawet jak jest gdzieś tyle, no to już się pojawia problem, trzeba tak go strząchać non stop, próbujesz wyciskać, to ci strzela, upierdliwe to jest naprawdę, ale tu ta pompka duży plus, ja już go miałem, on mi się sprawdzał, podobał, więc miód, malina, jestem zadowolony. Druga sprawa, wziąłem sobie krem do rąk, dlatego że ja mam często tutaj podrażnione od chemii, od której sprzątam. Poza tym jakieś uczulenie się od czasu do czasu pojawia. Więc postawiłem tym razem na Allantan Dermoline krem ochronny półtłusty z witaminami A plus E. Skuteczny w nadmiernym rogowaceniu skóry, idealny do codziennej pielęgnacji. Allantoina i Depantenol. To jest ta sama wersja, co ten mój niebieski, tylko ten mój niebieski jest typowo lekki, czyli ja go używam na dzień pod krem z filtrem, SPF-em. Dlatego też może innymi tak się świecę, tak? No bo tamten dobrze nawilża, no ale to też jest ważne. A ten będzie stosowany stricte na noc, czyli po prostu przed spankiem powcieramy, żeby te ręce się mogły regenerować. Bo tak szczerze powiedziawszy, zauważyłem, że te zwykłe kremy, takie na dzień typowo, czy ten co mam z Eveline, czy ten drugi co tam z natury mam, on gdzieś tam może i nawilża tę skórę. No ja nie mogę mu zarzucić, że nie. Natomiast jeżeli mam być szczery, no to nie robi nic więcej oprócz lekkiego nawilżenia. Jakby ja nie czuję jakiegoś wielkiego złagodzenia, te dłonie często takie czerwone są i w ogóle. Dlatego chcę pójść w coś typowo, że tak powiem, dermatologicznego, tak? No bo to jest krem taki typowo z apteki, no jak on robi dobrze. Tak samo tak jak ten mój krem właśnie niebieski, Allantan Dermoline. On też jest superancki, no zresztą ja sobie go chwalę. Mimo tego, że może się tam gdzieś wyświecam po tym wszystkim, to jednak sobie chwalę. A co do tabletek, to teraz miałem opakowanie 120 kwasy omega. Kurczę, ale te tabletki były tak duże, za przeproszeniem, jak czopek. Takie duże, ciężko było je połykać, aż boję się tych. O, nie, to są przyjemne, bo są malutkie takie kuleczki. Zaraz zobaczymy te drugie. No, pani w aptece poleciła te. Też są te kuleczki, wow. Nie są te takie duże, to powiem wam, że ciężko się połykało, zdecydowanie. No, ale na szczęście jest dobrze. Także dobra, no taki dość krótki vlog dzisiaj. Jak to mówią, życie. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Janusz się rozbiera, bo jest oczywiście poubierany, jeszcze dopiero co wrócił, w spodniach długich. Jak nie Janusz po domu. Ale mówię pierwsze co, trzeba się do was odezwać, bo nie wypada. Nie wypada. Więc idę się rozbieram. Kąpiel. No i co? No już późno, więc powolutku lulu. Także pamiętajcie proszę o łapeczce. Motywujcie mnie mocno. Bo jakby nie patrząc, to od was dużo zależy. No i tym samym żegnam się miło i do jutra.